Cześć, z tej strony Ucek, witajcie na moim kanale. Dzisiaj jest porównanie Samsung Galaxy S21 kontra Xiaomi Mi 11T Pro. Xiaomi Snapdragon 888, 8 GB, w przypadku Samsunga mamy Exynosa 2100, 12 GB. Oba telefony wyczyszczone, wpięte do tej samej sieci, sprawdźmy jak działają, który działa szybciej, lepiej odpala aplikacje, lepiej zarządza nimi. To samo zrobimy w przypadku gier, więc lecimy. Pierwsze co? Allegro. Xiaomi. AliExpress. Też Xiaomi. Ceneo. Samsungu nie uruchomiłem, więc jeszcze raz. Lecimy. Ceneo. Też Xiaomi. Galerie. No tu chyba Samsung szybciej. HBO Go. Xiaomi. Polsat Box Go. Xiaomi. Jak dojadę.pl dla Samsunga. Mapy. Jakby Xiaomi. Co ja zrobiłem? Jeszcze raz. Player.pl. Samsung. OLX. Też Samsung. Pyszne.pl. Również Samsung. Glovo. No. Nie widać. Sklepy. Spotify. Samsung. Nie wygrał, tylko Xiaomi. TapTal dla Samsunga. TripAdvisor dla Samsunga. Twitter dla Xiaomi. Uber. Xiaomi. Wykop. No chyba Xiaomi. YouTube. Tym razem dla Samsunga. No ale więcej razy moim zdaniem wygrało Xiaomi, jak to można by powiedzieć, więc no cóż, wyczyśćmy sobie pamięć niepotrzebnie, szczerze mówiąc. No więc jeszcze raz muszę tu poodpalać wszystko, więc małe cięcie. Dobra, błąd naprawiony. Oczywiście w obu smartfonach wszystko odpaliłem. Znaczy się w Xiaomi, bo tutaj zdążyłem wyczyścić, nie wiem czemu. Jakieś dzisiaj lekko rozkojarzone, no ale dobra, zobaczmy co z RAM-em. Czy wszystko siedzi w RAM-ie? Allegro siedzi. Tylko w Xiaomi, AliExpress w obu. Ceneo tylko w Xiaomi. Galerie w obu. Polsat Box tylko w Xiaomi. Czy ten iPlay i Polsat Box jak widać. No tutaj też lekki restart Samsungu. Mapy podobnie. Co ten Samsung? Właśnie dostał, zainstalowałem wczoraj nowego tego Androida 12. No i tak jak widzicie, to zarządzanie RAM-ą chyba trochę gorsze. Wydaje mi się, że na speed testach, które były wcześniej na 11, wszystko ładnie się działo w RAM-ie, a tu troszkę gorzej. No na razie jak widzicie, prawie wszystko w obu smartfonach siedzi w tym ramie, więc no jest w miarę dobrze. No i cóż, no Xiaomi troszkę szybsze było, z ramem też troszkę lepsze. Na razie Xiaomi Mi 11T Pro wygrywa jak dla mnie. Dobra, teraz mogę wyczyścić ram, co też zrobiłem. I co? Przechodzimy do testu gier. Czy w grach będą jakieś większe różnice? Snapdragon Exynos. Exynos Snapdragon znaczy się. Sprawdźmy. O, jakiś telefon powiadomienie walnął. Sorry, aż po uszach poszło. No i dobra, jak Asphalt 9 wypadnie? No to czekamy, sprawdzamy. No tak jakby wydaje mi się, że prawie remis, może minimalnie Xiaomi. Dobra, lecimy dalej, Temple Run 2. Xiaomi szybsze. Nie czekamy, bo szkoda mojego, waszego czasu. Wild Rift. Od Riota, czyli LOL. Gdzie zagramy szybciej w LOLa? No, widać chyba, że na Dragonie. Zgadza się. Ciach. Ciach. Następnie mamy Dead Trigger 2. No też tak minimalnie Xiaomi. No to Xiaomi jest szybkie, nie da się ukryć. No i co ja zrobiłem? Za szybko chciał wszystko ogarnąć. Dzisiaj, więc jeszcze raz Unkilled. No, praktycznie prawie remis, chociaż może minimalnie tu szybciej mi było. Następnie mamy Call of Duty. Jak będzie z Call of Duty? Czekamy, czekamy. Który nam tutaj szybciej odpali? Znowu szybsze Xiaomi.
Sio. Cóż mamy dalej? World of Tanks. No i co tam? No to chyba no w innym może momencie są, ale tu troszkę szybciej się skończyło wszystko. Następnie mamy Super Mario Run. Znowu Xiaomi. Następny temat Angry Birds. Dwójka. No tak jakby tutaj to wszystko dociągnięte. Tam troszeczkę w innym miejscu są, ale trudno. Sio. Te swajpnięcia ze środka czasami w wielu smartfonach mnie denerwują, jak robię te speed testy. Real Racing. Muszę chyba przestawiać ciągle na to, na przyciski, wtedy będzie mi szybciej i ładniej to będzie wyglądało. No i dobra, jak tam Real Racing? Wypadano Xiaomi. Jakby ogarnia. Chociaż no też w innym momencie obie są, więc dobra, never mind. PUBG Mobile. O, tu szybciej wyskakuje do pełnego. Właśnie ta zawsze gra czasami. Myślę, że nie odpaliłem, ona dopiero po chwili jest na pełnym ekranie. Dziwnie to sobie skonstruowali, ale widać, że w Exynosie to jakoś szybciej ogarnia. Akurat w przypadku tego tytułu, czy też tak się będzie przy odpaleniu? Nie, no tutaj też. No Samsung nie jest taki szybki z tym Exynosem. Podobno S22 mają być już na Snapdragonach w Europie. Oby. Bo już no, tych paru lat Exynosów to ja mam po dziurki w nosie. Ark Survive, nawet w moim prywatnym, już po dwóch latach to ciężko to działa. No i dobra, jak będzie z Arkiem? Ostatni tytuł, że tak się wyrażę. No, jak było widać. No dobra, no tak czy siak nie da się ukryć, że moim zdaniem Xiaomi znowu lepsze w grach. Tak samo wypada troszkę lepiej. No i dobra, sprawdźmy jeszcze pamięć RAM. Asphalt 9 w obu poza RAMem. Jedziemy dalej. Następnie mamy Temple Run 2 w obu w RAMie. Dobrze. Wild Rift. W Samsungu chyba nie ma. Nie ma, a w Xiaomi jest. Jedziemy dalej. Dead Trigger 2 w obu w RAMie. Kolejny tytuł Unkilled tylko w Samsungu. Następnie Call of Duty siedzi w Xiaomi i to bardzo ładnie w Samsungu coś tam przemiela. World of Tanks w obu w ramie. Następnie mamy Super Mario Run w obu w ramie. Kolejny jest Angry Birds. No siedzi w ramie w obu. Następny tytuł jest Real Racing. No w Samsungu lepiej. Następnie, no dawaj. Następnie mamy PUBG Mobile w Xiaomi i w Samsungu w ramie. I ostatni jest Ark Survive Evolved. No tutaj w Xiaomi siedzi, a tu w ogóle coś wywaliło. No trudno. Nie da się ukryć, że lepiej moim zdaniem tutaj Mi 11T Pro zdecydowanie, jeżeli chodzi o szybkość działania, zarządzanie RAM-em i ogólnie. No tu 12 giga, no a ten lepiej sobie radzi moim zdaniem. No cóż, tak szczerze mówiąc pod tym względem bym wybrał Xiaomi, szczerze mówiąc. No więc jeżeli szukacie czystej, szybkiej wydajności i szybkiego smartfona, to na pewno będzie to lepsza opcja. Zresztą cena, popatrzcie, porównajcie, bez komentarza. Dobra, no tak wygląda porównanie tych dwóch smartfonów odnośnie jednego i drugiego. Są playlisty tutaj, dzwonek, subskrypcja, komentarz na dole. No i cóż, na dzisiaj tyle. Z tej strony Wucek, trzymajcie się ciepło, hej!